Tylko cztery partie znalazłyby się w parlamencie, gdyby wybory odbywały się w miniony weekend. Oprócz PiS, Platformy Obywatelskiej oraz SLD w ławach poselskich zasiedliby jeszcze przedstawiciele Twojego ruchu Janusza Palikota. Poza parlamentem znaleźliby się Ludowcy, czyli obecny koalicjant Platformy. To nie zaskoczenie, bo PSL od miesięcy balansuje w okolicach progu wyborczego. Oczywiście jest to powód do niepokoju dla Janusza Piechocińskiego, który z niepokojem musi patrzeć na sondaże wyborcze, ponieważ to od nich zależy jego przyszłość. Sondaż Homo Homini dla Rzeczpospolitej potwierdza, że scena polityczna jest właściwie podzielona pomiędzy PiS a Platformę. Partia Jarosława Kaczyńskiego może bowiem liczyć na 30% poparcie, a Tuska na 22%. Lekkim zaskoczeniem może być oczywiście wzrost poparcia do 6% dla Janusza Palikota. Jego ugrupowanie, prawdziwy sprawdzian, czeka 25 maja podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jeśli Europa Plus, której twarzą jest właśnie Palikot, przegra, będzie to oznaczało definitywny koniec jego partii, a wtedy PSL może już spać spokojnie.